Noc Kupały, zwana też nocą kupalną, kupalnocką, czy też w pewnych regionach świętem Kresu, lub też potocznie Sobótką, to nazwa słowiańskiego święta związanego z letnim przesileniem słońca. Obchodzona jest w najkrótszą noc w roku, czyli najczęściej, nie uwzględniając roku przestępnego, z 21 na 22 czerwca. Kupalnocka poświęcona jest przede wszystkim żywiołom wody i ognia, mającym w tym okresie szczególnie oczyszczającą moc. To również święto miłości, płodności, słońca i księżyca. Obchody kupalnocki rozpoczynały się od rytualnego skrzesania ognia po uprzednim wygaszeniu wszelkich palenisk w okolicy. Od tak rozniconego żywego ognia rozpalano następnie pozostałe, zawczasu przygotowane sterty drewna. Skakanie przez ogniska i tańce wokół nich miały oczyszczać, chronić przed złymi mocami i chorobą, a palenie ofiar zapewnić urodzaj, wszelki dobrobyt i płodność. Noc Sobótkowa była również nocą łączenia się w pary. Niegdyś kojarzenie małżeństw należało do głowy rodu, przedstawicieli starszyzny oraz wynajmowanych przezeń zawodowych swatów. Dla dziewcząt jednak, które nie były jeszcze nikomu narzeczone i pragnęły uniknąć zwyczajowej formy dobierania partnerów, na przykład z powodu braku odpowiedniego wiana, czy w przypadku młodzieńca niewystarczającej wartości posagu, noc kupały była wielką szansą na zdobycie ukochanego. Młode niewiasty plotły więc wianki z kwiatów i magicznych ziół, wpinały w nie płonące luczywo i w zbiorowej ceremonii ze śpiewem i tańcem powierzały je falom rzek i strumieni. Poniżej nurtu rzeki czekali natomiast chłopcy, którzy czy to w tajemnym porozumieniu z dziewczętami, czy też licząc na łut szczęścia, próbowali wyłapać wianki. Każdy, któremu się to udało, wracał do świętującej gromady, by zidentyfikować właścicielkę wyłowionej zdobyczy. W ten sposób dobrani młodzi mogli kojarzyć się w pary bez obrazy obyczaju, nie narażając się na złośliwe komentarze czy drwiny. Owej nocy przyzwalano im nawet, często pod pretekstem poszukiwania legendarnego kwiatu paproci, na wspólne oddalenie się od zbiorowiska i samotny spacer po lesie. O świcie młodzi powracali jednak do wciąż płonących ognisk, by, przepasawszy się bylicą i trzymając za dłonie, przeskoczyć przez płomienie ogniska. Skok ów kończył obrządek przechodzenia przez wodę i ogień. I w tym jednym dniu w roku stanowił swego rodzaju symboliczny rytuał zawarcia małżeństwa. Poza skakaniem przez ogień i szukaniem kwiatu paproci w noc kupały odprawiano również szereg rozmaitych wróżb, zwykle związanych z miłością lub mających pomóc w poznaniu przyszłości. Wróżono ze zrywanych kwiatów polnych i z wody w studniach, z rumianku i kwiatów dzikiego bzu, z czombru, ze szczypiorku, z siedmioletniego krzewu kocierpki, z bylicy i z mnóstwa innych roślin oraz odczytywanych znaków. Powszechnie wierzono też, iż osoby biorące czynny udział w sobótkowych uroczystościach przez cały rok będą żyły w szczęściu i dostatku.